Piotr Matkaniec, dzień dobry w studiu portarów kielcach.info, a dziś moim i państwa gościem jest Ternata Janik, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Pani marszałek. Obecnie do 20 października trwa nabór na dofinansowanie projektów unijnych skierowanych do świętych wszystkich szkół, ponad podstawowych oraz podstawowych. Do rozdania jest sporo pieniędzy, bo 53 miliony złotych i proszę powiedzieć, jak dzięki tym projektom mogą skorzystać uczniowie naszych szkół? Przede wszystkim mogą skorzystać z tych środków zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak również ponadpodstawowych, ogólnokształcących. Stawiamy na wysoką jakość edukacji, a wysoka jakość edukacji to jest wykorzystywanie nowoczesnych, niestandardowych metod. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby inwestować w uczniów. I tutaj możliwości, jakie dają środki z Unii Europejskiej, jest ogromne. W projektach można dla dzieci, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, można robić zadania z różnego obszaru, przede wszystkim dodatkowe zajęcia z różnych przedmiotów, które są prowadzone w ciekawy sposób. Można robić różnego rodzaju wycieczki edukacyjne. Można sprowadzić naukę języka obcego w zależności od tego, jakie są potrzeby, jakiego języka. Chcą się uczyć dzieci, ale również co jest równie bardzo istotne, jest doradztwo zawodowe. My często powtarzamy, że to doradztwo zawodowe jest bardzo ważne. Czasem osoby się dziwią, dlaczego dzieciom w szkole podstawowej czy w szkole średniej, do czego jest potrzebne to doradztwo zawodowe. Jest potrzebne, ponieważ na podstawie takich zajęć dziecko, uczeń szkoły podstawowej bądź uczeń szkoły średniej, łatwiej podejmie decyzję, gdzie chce wyjść do szkoły średniej, bądź na jakie studia wyższe. Więc to jest bardzo bardzo ważne. Dodatkowo w tych projektach obejmujemy uczniów wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. To jest bardzo ważne ze względu na. teraz, przy obecnych statystykach. Tak, RAPD. dokładnie, ale to też jest bardzo ważne, to jest taki wiek dorastania, więc trzeba wspierać bardzo mocno właśnie młodych ludzi. Także te projekty dają ogromne możliwości po to, żeby dzieci miały lepszy start zarówno do szkoły średniej, czy później na studia. W projektach premiowana jest edukacja ekologiczna. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. Co to... Oznacza To oznacza, że mówimy tak potocznym językiem o zazielenianiu projektów naszych, unijnych. To jest bardzo ważne, ponieważ z jednej strony wszyscy mówimy i wiemy, jak następują zmiany klimatyczne, ale też musimy tą wiedzę przekazywać. Musimy młodych ludzi uczyć miłości i poszanowania dla przyrody, dla środowiska naturalnego. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby na przykład uczniom klas pierwszych, szkół podstawowych, mówić. Dlaczego warto oszczędzać wodę, oszczędzać prąd, dlaczego warto segregować odpady, ale też, co jest bardzo istotne, mówić, że jak idą po napój do sklepu, żeby wybierały napój w szklanych opakowaniach. Natomiast starszej młodzieży trzeba mówić, jak dużo wytwarza się dwutlenku węgla, aby wyprodukować ich ubrania, ich telefony czy inne gadżety. Jest to bardzo ważne. Musimy to przekazywać, te informacje. Jest to taka nasza odpowiedzialność. Działalność dla kolejnych przyszłych pokoleń. Projekt dotyczy również nauczycieli oraz rodziców. Jak mogą zyskać? Te, Przede wszystkim te grupy? nie będziemy mieć nowoczesnej edukacji, jeśli nasi nauczyciele nie będą podwyższać swoich kwalifikacji, ale też kompetencji. Podwyższają te kwalifikacje z obszarów, z tych przedmiotów, których uczą, ale bardzo ważne są też kompetencje, bowiem nauczyciele w szkołach spotykają się z różnymi problemami, z różnymi uczniami, z różnymi dysfunkcjami, tak jak na przykład dzieci z niepełnosprawnościami. Żeby te zajęcia prowadzić dobrze, muszą być do tego przygotowani. Poza tym to, o czym już mówiłam, to wsparcie psychologiczno-pedagogiczne też tych nauczycieli e, trzeba przygotować, żeby umieli sobie radzić w kryzysowych sytuacjach. I też w końcu rodzice, którzy często nie potrafią sobie poradzić ze swoim dzieckiem, z, z młodzieńcem, z, z, który, który przechodzi na przykład e etap dorastania. dorastania, dokładnie. <laughs> Dlatego z jednej strony nauczyciele muszą mieć podwyższane kwalifikacje i kompetencje po to, żeby wspierać rodziców, żeby rodzice nie czuli się osamotnieni, nie widzieli, rozmawiali ze sobą, jak sobie poradzić, tylko wtedy idą do szkoły i mają fachowe wsparcie. A gdzie możemy szukać szczegółowych informacji na temat obecnych konkursów? Przede wszystkim oczywiście na portalach zarówno stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, tak samo na portalach społecznościowych. Albo dzwonić. Mamy punkty konsultacyjne, mamy wykwalifikowanych, wspaniałych pracowników w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownicy, którzy pracują od lat, jak dyrekcja tego departamentu, pani dyrektor Katarzyna Kubicka czy wicedyrektor Artur Potaczała. Można również do nich, my jesteśmy bardzo otwarci, pomagamy do momentu złożenia wniosków w danym konkursie. Także drodzy Państwo, zachęcamy. Natomiast jeszcze chciałbym zapytać o projekt, który od września ruszył. Dziś uczeń, jutro student, realizowany przez Politechnikę w wsparcie Państwa Urzędu. Czego dotyczy? Dotyczy wsparcia młodych ludzi. To jest bardzo duży projekt. Wartość dofinansowania unijnego to jest 55 milionów złotych. Zabezpieczone, bo to jest projekt strategiczny, mieliśmy 70 milionów. Niemniej jednak obejmujemy wsparciem 9170 uczniów. Takie są założenia projektu. Projekt, który ma poprawić sytuację z jednej strony Świętokrzyskiej Młodzieży, a z drugiej strony naszych regionalnych największych uczelni, czyli lidera Politechniki Świętokrzyskiej, a także Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. I Projekt ma wymiar społeczny, bowiem wiemy, że od wielu, wielu, wielu lat, jak sięgniemy pamięcią, to rodzice wysyłają dzieci na korepetycję z kluczowych przedmiotów, a my chcemy, aby w tym projekcie dzieci właśnie miały spotkanie ekspertami, tak zwane korepetycje z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, biologia, chemia, informatyka, język obcy, ale też na przykład język angielski profesjonalny i szereg innych zajęć, które mają pobudzać w młodych ludziach z jednej strony chęć uczenia się na uczelniach technicznych. Oczywiście mamy nadzieję, że będą wybierać Politechnikę Świętokrzyską, ale też po to, żeby zostawali w naszym regionie. Będą wizyty studyjne u naszych największych pracodawców. Naprawdę chcemy jako zarząd zrobić wszystko, aby poprawić sytuację demograficzną w naszym regionie, bowiem wielu młodych ludzi wyjeżdża do innych ośrodków edukacyjnych, a tylko niewielki procent do nas wraca. No właśnie, to będzie świetne przygotowanie przed maturami tak naprawdę, prawda? Oczywiście, że tak i to jest projekt czteroletni. Rekrutacja będzie każdego roku. Objętych wsparciem są zarówno uczniowie przedostatnich, jak i ostatnich klas maturalnych. To, są, to jest projekt skierowany do uczniów szkół za, zawodowych, branżowych, ogólnokształcących, publicznych i niepublicznych. Projekt jest jest wspaniały. Ja wszędzie już od dłuższego czasu, bo negocjacje tego projektu z Komisją Europejską, która jest zachwycona i czeka na realizację tego projektu, były długie, ale owocne. Długo rozmawialiśmy z liderem projektu, no, czekamy na realizację. Gdzie mogą uczniowie szukać informacji w takim razie na temat tego projektu? Przede wszystkim w swoich szkołach, tam gdzie uczęszczają, czyli do swoich wychowawców zgłaszać się, do swoich dyrektorów. No i ja, jak jeśli nie ma takiej możliwości, jeżeli szkoła nie jest zorientowana, w co nie wierzę, bo to, to, to jest tak bardzo nagłośniony ten projekt, to zachęcam do kontaktu z Politechniką Świętokrzyską. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że dziś moim Państwa gościem była Renata Janik, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.